dzisiejszych czasach warto jest mieć w życiu pasję i tą pasją może być na przykład chociażby sport. W tym wypadku sporty walki, kickboxing, MMA. Pasja to coś, co nadaje często sens naszemu życiu i powoduje, że to życie jest bardziej wartościowe. To również możliwość poprawienia swojej sylwetki, nabrania więcej wigoru. Naprawdę, uwierzcie mi, warto jest uprawiać sport. Dobra, słuchajcie, na rozgrzeweczkę dowolny pojedynczy strzał. Jedna osoba atakuje, druga się broni. W dowolnym momencie odpowiadacie. Można raz. Można zablokować, klikę pochodzić. Pojedyncza bomba. Łapy, tylko łapy. Bierzemy czas. Dużo charakteru właśnie uczył sporty walki, samodyscypliny. Chociaż właśnie było z nią też często ciężko i często mi się nie chciało chodzić na treningi, natomiast postanowiłem, że koniec z tym i muszę się za siebie wziąć, że jeśli chcę osiągnąć coś więcej niż samo trenowanie. Sztuki walki uczą na pewno bardzo dużo na temat siebie samego, swoich ograniczeń, ile jesteś w ogóle w stanie z siebie dać. I właśnie kiedy dochodzisz do takiego momentu, co już się wydaje, że już nie jesteś w stanie dalej, ale przez to, że w sztukach walki jest ta druga osoba, która wymusza na ciebie, że jednak nie możesz sobie powiedzieć koniec, już nie robię, odchodzę, albo już ten set to za dużo, to jakby sam pokonujesz swoje własne ograniczenia, których nawet nie wiedziałeś, że je masz i nie wiedziałeś, że jesteś w stanie zajść tak daleko. Samego siebie można poznać też z innej strony, zbudować swój charakter, wiedzieć na ile cię stać. Dokładnie. Także słuchajcie, kochana młodzieży, słuchajcie tutaj Janka, 19-latka z Lęborka, trenujcie sporty walki, bo naprawdę w życiu to bardzo, bardzo dużo pomaga. Okej, okay. Naprawdę mamy odwrotną. Czy ja się cofam, hop, bum, zrobię zejście. Ja bym na przykład tutaj zrobił low kick wewnętrzny na przykład. Tak jest, dokładnie. Na łydę. Czy na łydę, dokładnie. Wyciąć, żeby podciągnąć go i sobie coś skleić. Igor to jeden z najlepszych trenerów od stójki w Polsce, tak? Bardzo doświadczony, bardzo dużo zawodników wyszło spod jego ręki. Także to jest naprawdę jeden z najlepszych trenerów w tym kraju. Ma bardzo indywidualne podejście. Bardzo rozumie sport. Fajnie podchodzi właśnie od strony też głowy do tego wszystkiego i jakbym miała tak powiedzieć, to 11 na 10. Jest taka ważna rzecz, jak on widzi, że ktoś się nie stara, to potrafi wtedy być troszeczkę opryskliwy, ale jak widzi, że nawet to nie będzie osoba, która będzie kiedyś trenowała zawodowo, tak było w moim przypadku, ale widział po prostu zaangażowanie i że naprawdę mi zależy i się staram, to wtedy jakby daje też z siebie 200% i zwraca uwagę i na każdą poszczególną osobę jakby przekazuje swój czas i dba o każdą osobę na treningu. Mówię, nawet jeżeli to nie jest przyszły zawodnik. I znowu sobie później każdy klei swoją własną, autorską akcję. Mówię, no, każdy z was już ćwiczy jakiś czas i macie jakieś swoje własne przyzwyczajenia, swoje własne kombinacje. Coś, co dla mnie jest oczywiste, dla kogoś innego może nie być. I na odwrót, komuś coś tam leży, mi na przykład nie będzie to pasowało, ok? Mówię, to są gusta i guściki, jak w życiu. Jakby wszystkim się podobały te same dziewczyny, by było nudno, nie? Bierzemy, czas. Na odwrót. Końcówka, ostatnia akcja! Sport bardzo pomaga w życiu. Można powiedzieć, że sport jest sposobem na życie. Sport zmienił w moim życiu wszystko. Po prostu całkowicie inaczej spojrzałem na życie, na otaczający mnie świat. Na początku ten sport amatorski to jest naprawdę zdrowie, to jest lepsze krążenie w organizmie, lepsze myślenie. Chciałem zrobić sobie chociaż jedną walkę amatorską, zrobiłem jedną amatorską. Zrobiłem tych amatorskich później ze 100 może. Dzisiaj to za bardzo poszło, że tam większość młodzieży dzisiaj gra, ale na telefonach, gra na komputerach, w przedziwne różne gry, a jednak potem siedzą przed telewizorami i mówią, no ja bym chciał grać tak jak ten piłkarz, Ronaldo, Messi, Benzema. Ale żeby tam chcieć i to robić, czy chociażby walczyć w sztukach walki, chociażby jak dzisiaj Soldic, czy wcześniej Khalidow, czy
czy nie wiem, Stefan Leko, czy Darek Michalczewski, czy wcześniej Gołota, to trzeba bardzo chcieć i pragnąć tego. No i... Kiedyś na wychowaniu fizycznym w szkole WF-ista był w dresie, w normalnych sportowych butach. Niejednokrotnie z nami grał w piłkę, w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę ręczną. I kiedyś to, żeśmy się śmiali z tych, co nie ćwiczą, było ich na WF-ie jeden, maksymalnie dwóch. Dzisiaj jest trochę sytuacja inna. Śmieją się z tych, co ćwiczą i 70% dzieci siedzi, a niejednokrotnie WF-iści przychodzą na WF. Sami mają nadwagę w półbutach i najczęściej w dżinsach. My name is Benjamin Lee. I originally came from California. My parents are from Taiwan. That's why I look like this. But I'm actually from America. Came to Poland. This is where I discovered combat sports as a passion and fell in love with it about 2 years ago. Anytime that I'm not working, I try to go to the gym as much as possible and almost build like my little family there, you know. Zachęcam do uprawiania sztuk walki, bo dobrze umieć się bronić, ale też dobrze znać swoją siłę. Bo też właśnie czasami ta świadomość swojej właśnie siły potrafi w drugą stronę, że na przykład jej właśnie nie użyjesz, bo wiesz, że możesz jakby, nie wiem, pod wpływem emocji zrobić jednak komuś krzywdę, to wtedy daje dużą taką naukę kontroli, co w sobie by było świetne dla dzieciaków. It's really interesting, because even though fight sport is supposed to be a lone sport, when you're in a ring, you're by yourself, but in this training process, you build such strong bond with your teammates, your coach, and everyone you train with and, you know, sweat and bleed with. And it just becomes such a strong bond that I feel like even some team sports don't have the same type of experience. Yeah, sure. So if you're ever thinking about it, stop thinking about it, just start, you know. There's always a time to start. There's always excuses. You have so many excuses. I'll lose 5 kilos before I start. I'll start in the new year. No, just start and let the rest take care of itself. Just give it a try. Jeżeli myślicie, że w życiu już nie macie większych perspektyw albo trafiliście do tej pory na złych ludzi, którzy, że tak powiem brzydko, dali wam po dupie, no to właśnie sport jest po to, żeby udowodnić coś sobie i poznać innych wartościowych ludzi. Jeżeli mam szczerze spojrzeć na to, kim się otaczałem 3-4 lata temu, a kim się otaczam teraz dzięki sportu, no to ta różnica jest niesamowita tak naprawdę, prawda? Więc sami ludzie dookoła dają tą motywację i wiesz, że nie możesz zawieść i robisz wszystko, co możesz, żeby być najlepszy. Zachęcam do trenowania sportu walki. Jest to świetne pod każdym względem. Możecie poznać wartościowych ludzi, rozwinąć siebie, swoje ciało, swój charakter. Just do it. Ustawiamy się! Rozumiem zmęczenie. Normalna sprawa, któryś dzień, kumulacja. Po południu, o 16:00 widzimy się na sali. Godzinka, 10 maksymalnie trening. Sam boks robię. Sam boks. We'll be right back.
atutem sportu walki jest właśnie taka wszechstronność tego sportu, także ja uważam, że każda kobieta powinna chociaż spróbować, bo może się okazać, że stanie się to po prostu pasją jej życia i może nawet będzie jakimś sportowcem zawodowym. Także myślę, że naprawdę jest to sport dla każdego, również dla kobiet, ogólnorozwojowy. No i po prostu super. Na obozie mamy możliwość trenowania normalnie, ale również osoby, które chcą po prostu tylko spróbować. Zacząć, zobaczyć jak to jest, chcą spróbować, więc od tego jestem. Teraz chyba i tak coraz więcej kobiet zaczyna trenować nie tylko właśnie siłownię, ale i sporty walki. Myślę, że to jest właśnie fajna odskocznia, żeby odreagować i też myślę, że jako samoobrona czasami, nie? W różnych sytuacjach też fajnie. Chodźcie na treningi, warto. Jak się za to weźmiecie, naprawdę można bardzo dużo osiągnąć i nie jeden zawodnik jest tego przykładem, więc chodźcie na treningi. Jest bardzo dużo trenerów w każdym mieście, na przykład w Warszawie jest Igor Kołacin, więc oby wam się wszystkim udało. Jest czas na trening na obozie, a jest też czas na regenerację. Idziemy na klubówki zobaczyć Zakopane nocą. Można fajnie potrenować, miło odpocząć, przy okazji się zrelaksować, miło spędzić czas wśród fajnych ludzi przede wszystkim. No i przede wszystkim treningi, tak? Wyciągnąć z tego lekcje i iść dalej jako fighter. Pozdrawiam wszystkich. Wycisk jest mega. 2 godziny dziennie ostrego trenowania, naprawdę trener Igor wie co robi, przyjeżdża się tylko, to czas nie jest stracony. Super atmosfera, super ekipa, czego chcesz więcej? Mocne treningi. Poleciłbym obu swem ze względu na zajebistą atmosferę i dużą wiedzę, którą mamy przekazywaną przez trenera Kołacina na treningach. To treningi nie tylko na sali, nie tylko na sali stricte kickbokserskie, to również wyjścia w góry. Wyjścia w góry, bieg wspólne, spędzanie czasu, grill. W pełnym tego słowa znaczeniu integracja. Idziemy dzisiaj na wisienkę na torcie, czyli idziemy na sparingi, które podsumowują cały obóz. Będzie się działo. Dobra, słuchajcie, gotowi, lecimy na sparingi. Ho! Obozy FEN to przede wszystkim możliwość potrenowania wspólnego zarówno zawodników, jak i osoby rekreacyjnie traktujące sporty walki. To możliwość uzyskania pokazania się prezesowi federacji, uzyskania kontraktu FEN. Na obozie fajnie jest się zmierzyć też z innymi ludźmi i po prostu tam wchodzi się na zupełnie inny tryb pracy. Bo to nie jest, że mamy pracę, wchodzimy sobie na trening 2 czy 3 godzinki i wracamy do domu, tylko jednak jesteśmy cały czas w tym środowisku sportowym. Wszystko powinno być pod to po prostu przygotowane, przestrzeń na regenerację, odpowiednie jedzenie, odpowiedni sen. I wydaje mi się, że właśnie fajnie jest pojechać na taki obóz, bo to po prostu rozwija. Znajdujemy się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Wszyscy są już na miejscu. Zapraszam na sparingi. Zobaczycie wszystkich w akcji.
Słuchajcie, miło mi was powitać na oficjalnych sparingach Federacji FEN. Walczymy o kontrakty, zgodnie z zapowiedzią. Mogą, ale nie muszą. Ok? Od was zależy. Walcie i gincie z honorem. Tak? 5 rund po 3 minuty, przerwa 15. Jeszcze raz powtórka, to ukłon w stronę osób, które są na obozie. Zmęczenie, więc żeby nie było, że osoby, które przyszły z zewnątrz, są świeże, wypoczęte. 5 rund, dynamicznie, odpoczywamy. 5 razy 3 powtórka i być może dziś ktoś dostanie szansę. Witamy wszystkich serdecznie i życzymy powodzenia. Kategorie ciężkie, a półciężka. Zobaczcie, podzielimy się na sektory. Sektor pierwszy, tu juniorzy i dziewczyny. Ok, tutaj. Te dwie maty, tak żebyśmy sobie nie szukali się. Lekkie wagi, średnie, powiedzmy tutaj do 75 kilo, tak pi razy z drzwi, circa about, tu. K1 robi K1, nie muszę tłumaczyć, bez łokci. Słuchajcie, co, życzę wszystkim powodzenia. Przede wszystkim no tutaj walczymy, ale trzeba mieć właśnie duży taki dystans, że niby tutaj na treningu się bijemy, ale wszystko jest w takiej atmosferze zdrowej przyjaźni. Bardzo często tutaj na macie z kolegami się okładamy, a potem idziemy na kolację i rozmawiamy, jest wszystko fajnie. Ze sparingów można wyciągnąć dużo, na pewno najwięcej uważności. Trenerze, przypominam, że to obóz sportowy, a nie rozrywkowy. No co, słuchajcie. Michał Bęben, Krzysio Kruzel. Słuchajcie, co? Wieczorem jeszcze mamy grilla, jutro trening
I jakby co, to widzimy się w sierpniu na kolejnym Dokładnie, obozie. Bo to, że dzisiaj wzięliśmy 4 osoby, bo po prostu też mam jakieś ograniczenia, ale to nie znaczy, że inne osoby nie mają szans, po prostu trzeba tutaj dalej walczyć o swoje. Dobra, dziękuję, słuchajcie, to tylko cyfra. Maksymalnie 20-30 widzimy się na obiedzie, dobra, bo dzisiaj jest tak. Sport jest tak naprawdę dla mnie całym życiem. Trenuję już od 5 lat w Fight House'ie w Nowym Sączu, polecam. No i jest to zupełnie oderwanie od rzeczywistości. Można się wyżyć, jednocześnie zrelaksować, jak kto woli. No i dajmy na to taki sparring nawet. Przyjeżdżasz, od razu jest lepiej, nie? Nie wiem, ja na przykład rano dzisiaj byłam strasznie zamulona. Przyjechałam, od razu wow. Nowe życie, nie? Naprawdę super. I wszyscy powinni uprawiać jakiś sport, ponieważ no, w ogóle fajnie być sprawnym. Moim bliskim sąsiadem był Stefan Leko, nie wiem, 10- czy 11-krotny mistrz świata w Muay Thai. I też raz wygrał to K1 słynne, które leciało na Eurosporcie jeszcze w tamtych czasach. I mieliśmy bardzo dobry kontakt i mamy notabene kontakt do dzisiaj, także chłopak jak mi pokazał w tych całych czasach swoje golenie i swoje kostki, to stwierdziłem, że w piłce nożnej mi się nie dzieje nic i że jestem bardzo zdrowy, mając takie nogi jakie ma, bo czasami tak się marudzi, no ale jak zobaczyłem po tym Muay Thai jego nogi, no to powiem szczerze, że byłem pełen podziwu, że tyle wytrzymuje. Sport to jest najlepsze, co mi się przytrafiło. No oczywiście poza moją żoną i moimi dziećmi. Sport dla nas jest stylem życia. Tak bez tego nie, ja przynajmniej ja nie jestem w stanie funkcjonować. To napędza mój dzień. Myślę, że na razie jest to gdzieś hobby, które przeradza się powoli w, no, powiedzmy, życie zawodowe, tak? Kiedyś bym chciał, żebym mógł z tego wyżyć. I mega promocja dla młodych ludzi, nie tylko dla młodych. Tak jak widać, ja 35 lat niedługo na karku, a dostałem kontrakt, także mega zadowolony. Tyle lat ciężkiej pracy w końcu zaowocowało. Co mogę powiedzieć więcej? No, super klimat, super treningi, miejsce do rozwoju każdego sportowca. Sport uczy dyscypliny, pokory. Dużo można się nauczyć od innych. Ja bym powiedział normalnym osobom, bo my jesteśmy normalni i widać efekty, tak, że lepiej się myśli. No my akurat nie jesteśmy normalni, ale... Tak, akurat matury nie zdałem właśnie, bo zacząłem trenować, ale jest okej, okay, tak to polecamy. Na ulicy się pewnie idzie. Dobre, pięknie, o, dobre, patrzkoj tutaj, ład ma rysienki, żebyś poczuł smaki góralskie, no i uwaga, maszynkę do policji, dajmy buźka, nie, z drugiej strony, no kurcze blade, dziewczyny sprawdzić będzie, no dobrze jest wygolony czy nie, no brawo, no kolegi! Ty chyba do tej pory byli sami dyrektorzy, prezesi, a w końcu i sportowcy. Brawo dla niego.
raz dziękuję wszystkim za przyjazd na obóz. Słuchajcie, mamy jeszcze na koniec takie pamiątkowe gifty, gadżety. Tak, tak. Rękawice takie malutkie mamy do MMA, które są sygnowane oczywiście Fenem. Artek, chodź. Wyrośnięty plankton. Widzę w niej dużą przyszłość w kickboxingu. Ręczniczki Fenu, co by można było się z klasą pokazać w toalety, tak. Jakub Sajewski, Igor Małecki, Oskar Grzesiak. Podzielcie między siebie kolory. Dziękuję. Dziękuję. To dla was. Teraz taka nagroda dla osoby, którą obserwuję już od jakiegoś czasu, która zmieniła bardzo swoje podejście. Agata, zapraszam. Pani doktor, która z tej ściski stała się bokserką. Proszę bardzo. Tutaj koszulka Primus z autografem naszego. No. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, stosunkowo udanego wieczoru życzę. My się nie rozstajemy. Ci co chcą, proszę na grupie napisać adres albo prywatny, jak nie chcecie udostępniać. No zawsze fajna pamiątka. Tak, to zawsze będzie jakaś tam pamiątka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia na następnym. Dziękujemy szefowej za gościnę. Zdrowie naszej szefowej, co byśmy tutaj jak najczęściej w gościnne progi przybywali. Następny obóz mamy za darmo. Podobno. Tym razem swoje kontrakty na walki wywalczyli Patryk Dobaczyński i Krystian Krupiński w MMA. Naprawdę młodzi, perspektywiczni zawodnicy. Jestem naprawdę pod wrażeniem ich postawy na obozie, zaangażowania i poziomu technicznego, jakie reprezentują. No i oczywiście moja perełka, czyli kickboxing, Michał Bęben i młody, utalentowany kickbokser z Lęborka, Krzysio Kruzel, który naprawdę od dłuższego czasu już obserwuję. No i tym razem na tym obozie udało mu się swoją postawą wywalczyć kontrakt z Fen i trzymam mocno za niego kciuki, żeby jego kariera potoczyła się jak najlepiej. Nie musicie być zawodnikami od razu. Warto zacząć nawet po prostu od zwykłego biegania. Wyjdźcie z domu, załóżcie dres, załóżcie buty i idźcie pobiegać. To też jest sport, to też jest rekreacja. Małymi kruszkami do celu, ale pamiętajcie, nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku i tym krokiem może być chociażby wasze codzienne bieganie.